Dzień dobry. O dwóch rzeczach chcielibyśmy powiedzieć. Pierwsza to jest nasz wyjazd dzisiaj na Podlasie. Jedziemy w blisko 50 posłów. Mamy spotkania we wszystkich powiatach z mieszkańcami tego województwa w różnych miejscach, w różnych miastach, ale będziemy mówić o tym, co najważniejsze dzisiaj, o złej reformie edukacji, o zamachu na samorządność i na samorządowców. Będziemy też bardzo wyraźnie mówić, szczególnie ja będę miał tę wątpliwą przyjemność, bo będę w Bielsku Podlaskim, gdzie 55% mieszkańców tej gminy jest wyznania prawosławnego. Będę tłumaczył słowa posłanki, jednej z posłanek PiS, która chce osoby innego wyznania czy innej narodowości, chce deportować z naszego kraju. Bardzo wyraźnie będziemy o tym mówić, że i szczególnie właśnie w tamtym miejscu, gdzie jest sporo osób wyznania prawosławnego, gdzie także mieszkają osoby pochodzenia białoruskiego czy Tatarzy, polscy Tatarzy od wieków tam mieszkający. Szczególnie tam to musi bardzo wyraźnie wybrzmieć, że jesteśmy dumni, że tworzą tę społeczność tradycyjną, historyczną, ważną dla historii Rzeczpospolitej od wieków, od pierwszej Rzeczpospolitej. I żadna głupia wypowiedź tego nie zmieni, że powinni czuć się swojej tożsamości Polakami i powinni być z tego dumni, tak jak my jesteśmy dumni, że są naszymi rodakami przez setki lat. Bardzo wiernie przy historii Rzeczpospolitej trwają. Jutro zapraszamy Państwa o 12:00. Mamy spotkanie organizacyjne Gabinetu Cieni. Spotkania tych wszystkich, którzy zostali wyznaczeni, wybrani, wskazani przez Zarząd Krajowy w zeszłym tygodniu. Będziemy też Państwu przedstawimy zasady naszej pracy, funkcjonowania tego gabinetu. Chodzi nam o to, żeby to nie tylko dwie osoby, które wskazane czy wybrane przez Zarząd Krajowy zajmowały się recenzją aktywności czy braku aktywności obecnych ministrów rządu PiS-owskiego, także przedstawiały koncepcje, własne koncepcje, autorskie koncepcje legislacji, aktów legislacyjnych, ale zależy nam na tym, żeby te zespoły były jeszcze bardziej otwarte. Będziemy zapraszać ekspertów z doświadczeniem europejskich, czyli eurodeputowanych, tych obecnych, także tych, którzy byli w poprzednich kadencjach z jednej strony, z drugiej strony samorządowców, tych obecnych, którzy są w samorządzie, mają doświadczenie z funkcjonowania w ważnych kwestiach i własne dobre opinie o tych sprawach, które będziemy prowadzić. Piątą osobą, która będzie koordynować funkcję i będzie w kontakcie z Państwem, takie pięcioosobowe zespoły będziemy tworzyć jako takie unity, podmioty tego gabinetu. I będziemy także, i rozpoczniemy to, chcemy to zrobić w niedzielę, rozpoczniemy recenzję, podsumowanie roku rządów, złego rządu PiS i będziemy analizować aktywności i osiągnięcia, też te w cudzym słowie pisane, poszczególnych ministerstw. Zaczniemy to robić w niedzielę, w tę najbliższą niedzielę i będziemy chcieli codziennie do świąt czy do końca roku, jeżeli nie zdążymy do świąt, przedstawić opinię o każdym z ministrów i o ich aktywności, ich i ich urzędników.